Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy was bardzo serdecznie w Retro Niedzieli. Chciałem powiedzieć, że ostatniej w tym roku, ale nie, to poprzednia była ostatnia w roku, dlatego że to będzie pierwsza w roku. To będzie pierwsza w roku. I dzisiaj sobie zagramy w grę Bloopy Mania 2. Jedynka była, z tego co wiem, na DOSa. I w ogóle w nią nie grałem w dzieciństwie, natomiast w Bloopy Mania 2 grałem i to jest gra od Epsiteku. Zresztą jak obczailiście mój let's play bardzo dawny z Boozing Cars, to wiecie, że tamta postać Bloopy'ego też się pojawia. Jest ogólnie parę gier z nim. A tutaj sobie zagramy w takiego Sokobana jakby, czyli musimy układać różne klocki. Mhm. Sprawdzę jeszcze. Co, nie ma muzyki? Nie, no jest. Znaczy sama gra nie ma muzyki. Mhm. Są po prostu dźwięki. Okej, okay, to mamy pierwszy świat. I naszym zadaniem, znaczy tak jak w Sokobanie chodzi o to, żeby ułożyć odpowiednie klocki na odpowiednim miejscu, tak tutaj chodzi o to, żeby dotrzeć Bloopym tu, do balonika. Aha, odsuwać te rzeczy w odpowiedni sposób, tak. W ogóle. Czasami jest ich więcej, wtedy musimy jakoś tam współpracować. No, i, no ale tu mamy minę, czyli on nie przejdzie. Mm, czyli musi sobie spróbujmy coś podłożyć. On nawet nie chce. Dobra, czyli musimy po prostu... chwila, bo ja muszę sobie się zastanowić. To jest trochę nieintuicyjne, ci powiem, ale chyba właśnie... A, właśnie. Musisz mu zaznaczyć, z jakiej strony po prostu ma iść. Tak. A chwila, bo jest push once, a mogę... Potem chyba mogę zrobić tak, że on mi to do końca przesunie, no bo... Aha, to aż, bo ja myślałam, że on ma w ogóle na to wskoczyć i przeskoczyć jakby. Nie, on nie potrafi skakać. A, spoko. On może na to wejść, jeżeli by tu była dziura. No, i to był pierwszy poziom. Nie pamiętam, ile tu jest poziomów, ale potem się pojawiają różne dziwne rzeczy. Jakieś pajace wyskakują. Mhm. Masz jakieś mikstury, że możesz... A, okej, okay, dobra, bo ja byłem przekonany, że to jest... że to są pojedyncze rundy, a to są światy. Okej. Okay. Po prostu. A ile chcesz tych rund? A nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Okay. Na razie, no, myślę, że ten pierwszy świat nie będzie jakiś super trudny. Potem się okaże, że jest. No, tak, tak. To jest ten sam świat? Nie, to jest inny świat. No, troszeczkę inny, ale w sumie... A dobra, no... Trudniej jest skrzynkę przesunąć. Tak. Dobra. Ale ogólnie, no, sens jest ten sam. Mhm. Teraz bierzemy tu. Tup. O! Boże, jak on się męczy się. No. Dobra. Śmieszne. Dobra. Teraz weź mnie to tutaj i weź mnie to tutaj. To trochę wygląda, jakby go miał zabić. Ten wybuch też, ale okej, okay, nie? W grze Buzzing Cars, jak jest misja, że trzeba go podwieźć. Nie, są dwa roboty do podwiezienia na stację i on na końcu. Mm. To on się może rozpaść. Mm? Nogi mu odpadają. Brutalne. Nogi odpadali mu. No mam nadzieję, że ten trzeci poziom będzie się czymś różnić. O! O! Oba. Jest dwóch! Albo dwoje, bo nie wiem, jakiej są płci. Aha. Dwie. No dobrze. Jak to jest teraz, jak są dwa? Muszę je zaznaczyć. Mhm. A! Czekaj. Czyli jest to sam... W sumie po co dwóch typa? Po co dwóch? Bo są dwa baloniki. A, po prostu. To może ułatwić, a może... A nie, chwila, to się robi po prostu tak. Ty weź ten. Aha. A tamten ma przetrwać. A nie, on nie może. Czekaj. A tu można tu można cofnąć jak coś. A, okej. Okay. Okej. Okay. I teraz ten może... Teraz na spokojnie. Na spokojnie. I teraz ty musisz mu pomóc. I pierwszą minę będziemy mieli z głowy.
Tylko tamten musi się posunąć teraz znowu, nie? No. To jest major. On tylko instruuje, co robić. Będzie to weź ty. Ty pchaj, a ja ten kamerę będę trzymać. Drewka narąbał. No idź tam. Idź ty tutaj. I czemu on nie chce tam iść? On się boi. No. O. No i nie zdąży. Nie, bo to nie jest na czas, więc... Więc dobre. Spoko. Chociaż nie wiem, może później są jakieś poziomy na czas. W każdym razie ja grałem w demo i demo chyba miało... No chyba się właśnie ograniczało tylko do tych pierwszych 12 poziomów. Nie 12, 16 nawet, bo są... No to i tak trochę. A jak widzisz, to wszystkiego jest razy 5. Mhm. Więc spoczko. O, znowu jeden. Yeah. Super profesor w okularach. O kurere. Ale w sensie, że w demo był jeden cały świat wtedy, tak? Tak jakby. Tak, okay. Tak, tak mi się wydaje. Dobra. Czyli jeden z pięciu. Dali nam możliwość przesuwania do końca. Mhm. A w sumie nie o tyle kratek, ile wybierzesz sobie na tych strzałkach? A nie, okej, okay, sorry, bo do trochę inaczej je zrozumiałam. Czekaj, dobra, spróbujmy najpierw tak zrobić. Bo myślałam, że masz do wyboru albo jedną, dwie, trzy, ale nie, to po prostu jest troszkę inny znaczek. Dobra, pierwsza mina, out. Ale się jara tym. Teraz drugi. Są emocje. Mhm. Właściwie to nie wiem, dlaczego od początku gry nie dali takiej opcji przesuwania, o ile właśnie chcesz. Bo wiesz, to jest taki tutorial i oni stwierdzili, że na początku, w tych pierwszych trzech poziomach, to będzie zbyt skomplikowane. W sumie tak. Nie, no dobra, nie będę się czepiać. Tam potem, tak jak mówiłem, są miksturki, że można na przykład dwa klocki pchać, albo można je przesuwać do siebie. Mhm. O, delfin, czy lekin, nie wiem co to tam jest. Coś tam wyskoczyli. I świat średniowieczny, polski mamy za sobą. Yeah. No to w miarę szybko. I trzeba odlecieć z tego kraju, bo... Miałeś jakieś duże problemy z tą grą? Może w późniejszych poziomach? No jak się pojawiają jakieś nowe rzeczy, to nie wiadomo o co chodzi, nie? No jo. Dobra. Teraz mamy jakąś chatę. Ej, koleś ma strój płetwonurka, nie? Tak? A. Use the free crates. A, pamiętam, tu mogę coś takiego zrobić. To nic nie daje żadnego progresu. Okej. No. Aha. I to jest tylko taka pokazówka. Spoko. A, okej, to jest misja, w której... Bo wiesz, bo on nie może zejść po tym. Aha. Nie da się. No nie, nie. Jest to zbyt skomplikowane, więc... A sobie podsuwać te skrzynki tam jakoś? Tak. Schody sobie z tego zrobić? Tak, tak, coś takiego. Czekaj, to ja myślę, że trzeba najpierw to popchnąć. Ja czytałem recenzję tej gry, że tutaj ten są mało intuicyjne, że to jest mało intuicyjne sterowanie. Nie wiem. Trochę bez przesady. Ale to koneserzy tak mówią, to oni wiedzą co mówią, nie? Tak. Dobra. Weź mi tutaj pociśnij. Ej, to jest zajebiste. Skoczy na trampolinę tutaj, skoczy, ale tędy nie przejdzie. A no. Nie, to teraz już prosto w sumie bardzo. Tak. O, jakie ptoki. To wygląda jak gęś. Niebieska. Yeah. Idziemy dalej. Idziemy
Tutaj. Lecimy tutaj. Jakbyście nie zauważyli, to teraz ostatnimi czasy jest więcej gier w Leco Niedzieli, które są 3D. Tak. Sherwood był. No tak. Revolt. Pepsi Man. Tam Krasnali to nie były akurat, ale mogły być. Znaczy nie, są Krasnale 3D, ale nikt ich nie zna. Czyli Retro Niedziela jest coraz bardziej nowoczesna. Tak. Nie, dobra, następny odcinek będzie może z Pegasusa, zobaczymy. A może nie. Paradiso. A z którego roku jest ta gra? Jestem pewien, czy 2001? A. Coś koło tego na pewno. Znajdź właściwą drogę. Właśnie wygląda jak coś, co mogło być na tych takich składankach z kiosku. Tak, tak. Z grami. Parę demówek, dwie pełne gry. Tak. Poczekaj, bo ja sobie myślę, że tak, że kurde... Na przykład, jakbym wszedł tutaj, to nie bardzo wiem, jak miałbym stąd wyjść. Czekaj, a tu? Ile jest kloców potrzebne teraz? Jeden, żeby tutaj dotrzeć. Ej, mogę to zrzucić? Mogę. Ale co dalej? Nie, ja to cofnę. Chciałem tylko po prostu zobaczyć, czy to jest możliwe w razie czego, nie? Czekaj, co ty możesz zrobić? Mi się wydaje, że ty masz wszędzie wejście zablokowane. Ej, czekaj, a ty, chociaż nie. Czekaj, a bo tu? Bo tam mógłbyś sobie niby zrobić tego kloca jednego wcisnąć w środek, ale nie tylko wiem. Tylko jak? No właśnie nie da się zbytnio. Tu niby mogę... Czekaj, czy ja mogę tutaj obracać planszę? Nie. Nie, to już nie ta technologia. Nie, to jest zbyt skomplikowane. To weź pokaż na to z prawej. To. No też tak średnio. Chociaż poczekaj, a mogę ci coś pokazać myszką? Czekaj. No. Musisz zastanowić. A jakby ten klocuch wepchnąć tu. Chociaż nie. I wtedy. Nie, bo wtedy poczekaj, bo wtedy co z tym zrobić? W sumie nie da się, bo tu są. Możesz go tylko zrzucić co najwyżej. Nie, właśnie nawet nie. No bo tu byś musiał mieć wolne. Tak. No to nie, kurde, sorry. Dobra. Tu jest. A nie, tu nie ma podobnej sytuacji. A co, tego kloca na przykład całkowicie zrzucić? Tego? No, ale a co mi to da? No właśnie nie mogę ich dało, wyjąć nie? W ogóle. Coś mi mówi, że tu może... Bo to jest taka dziura w ogóle, jako jedyne. Nie wiem, może tu spróbujemy pójść. Nie wiem, co mi to da, ale okej. Okay. Chociaż, poczekaj. A no, gdybym. Tak myślałem, a gdybym. Przesunąć. To w ogóle wywalić. Od tamtej strony przejdziesz? Aha, bo tam jest taki ten jeszcze. No, tu się da. I na przykład to wywalę. No. Aha. Patrz, jak to zanieczyszczam wodę. Ej. No dobra, i co dalej? Ej, mogłeś to do środka może wrzucić jednak jedno z nich. Czekaj. Nie wiem dokładnie jakie, ale... To... Cofnijmy to tak maksymalnie, jak było. Ej, taki skok trudności nagle. Moim zdaniem. Co troszkę dziwny. Tak. Troszkę tak. No chyba, tego po prawej nie przesuniesz chyba w żaden sposób, co? Jak, tego u góry, w sensie, jak już to tobie tego? Jakiś tylko. Nie, chodzi mi o to, że właśnie tutaj póki co z tym to nic nie zrobisz chyba. Znaczy jak to było. Aha. I zastanawiam się, czy z tym coś można zrobić właśnie, czy to może jakoś... Tylko ja w sumie. Nie, poczekaj. No teraz nic z tym nie zrobisz. Poczekaj, od początku. Bo założyliśmy w sumie, że tędy można wyjść. Ja myślę, że rzeczywiście można, bo to jako jedyne ma właśnie tę dziurę, którą można czymś zapchać. No. Ale w tym celu trzeba by było tu się jakoś dostać, nie? No. A gdyby... Ale nie, dobra, jak ja bym się tam dostał, czekaj. Gdybym to tutaj dał, to tu. Ale z tego bym nie wyjął wtedy. No nie.
To by już się nie dało tak zrobić. A widzicie, to nie. To... Co za shit. Nie, bo tu wszystko jest bardzo podobne do siebie pod względem ułożenia. Wiem właśnie. Więc tu jedynie mi pozostaje. I teraz sobie myślę, że... Ej, czekaj. Aha. A tutaj jakbyś zepchnął całkowicie to, to tutaj masz jeszcze miejsce wolne, ale nie wiem, ale czy ja... ci coś da. Ale jak ja to tym pokieruję wtedy? No nie, bo wtedy? Tu byś wtedy musiałbyś to móc ciągnąć, a tu nie masz nie mogę na pewno żadnej specjalnej mocy. Nie da się. Konie. Nie da się. Ej, no to ja nie wiem, to chyba naprawdę tylko tutaj, bo to jest dziwne trochę. Teraz spróbuję tak. Nie wiem, co ja w tej chwili robię, ale spróbuję. No. Ja mówiłem, że no, pierwszy świat jest taki prosty, nie? No, to na tym zakończymy. Nie. Ja to muszę skończyć. Ja muszę odkryć, jak to zrobić. Nie, no wiem. Na tym się nie może zakończyć. Znaczy może, ale nie chcę. No to tak. No to tego ten. A potem się okaże, że to jest bardzo łatwe, a my nie wiemy jak. Się wkurzyłem. Idę to zepchnąć, nie wiem po co. Kurwa, ja nie mam pojęcia. Bo mam takie przeczucie, że najpierw trzeba ten główny klocek, który tu trafi, gdzieś tutaj dać, a potem dopiero... Tylko jak ja no tutaj... dwóch naraz nie przepchniesz skrzynek, no nie? No nie, no dwóch nie. Tylko mi chodzi, że zanim zapchasz tę dziurę, wiem, to wiem, potem. Wiem. Ej, ale w sumie to, że on teraz umie nurkować, myślisz, że nic nie daje? Nie. To jest tylko taka beka. Aha, okej. Okay. Nie, ich co, nie, póki co w tych pierwszych nie mają w ogóle żadnego związku. Aha. Nie wiem, co ja robię, tak sobie... No to... fajnie, zapchało się. Jeee! Yeah! No. Jeszcze raz. Albo poczekaj. Restart, co zrobię. Nie wiem, co mi to da, ale okej. Okay. I myślimy jeszcze raz. Czekaj, a z tymi po prawej też nic nie da raczej zrobić sensownego. Jeszcze no wiesz, na to chciałam luknąć, no ja wejdę tu, popchnę to, i potem jedyne co mogę zrobić, to jest zrzucić. Popchnąć tamto i tyle. Ale tak samo tam w sumie mi się wydaje i teraz strasznie mnie to dziwi. Patrz, no sobie popchnę. Wiem. Ale się przynajmniej wyżyje. A nie, patrz! Co? A. Czyli jednak to nie było tamto. A tak dla beki. Yeah! Nie czuję dumy. Czuję taką żenadę, że tak długo to zajęło. No bo tamto wydawało się takie najbardziej skomplikowane, bo ta dziura była do zapchania. Aha. Ej, czekaj. A wezmę to. Spróbujmy to zobaczyć. O Jezu, to jest Warszawa. Nie, Kraków to jest. Smog. Smog. Czyste powietrze. A, tutaj ruszasz maszynami. Mhm. Czekaj. O co chodzi? Tym rusz... Widzisz, masz coś takiego? No. I teraz na przykład bierzesz tak. To. No. No.
Czekaj, gdzie masz dotrzeć? Tu. Tutaj. Aha, czyli sobie z tego zrobić drogę znowu. Aha. Nie? Ej, co ty? Co, on chce wejść pod to, aby się zawaliły na niego? Karoshi. Nie, czekaj, te pierwsze przyciski, tamte, bo one są w górę w dół chyba. No jo, tylko że on nie chciał, no nie, ale dobra. Ale tamte, o. Proszę się tym poruszyć. Jak czemu? Nie? A, dobra, bo to ma ograniczenie, widzisz? On to tutaj się kończy, widzisz? Czyli to miało mi... On sam sobie, a czyli on też coś musi jednak zrobić. Kurde, tak, nie musi. Ma tak łatwo. To by było trochę takie, powiedzmy, dosyć proste, gdyby to tylko na tym miało polegać. No jo. Nie no, dziwna ta gra dosyć, jeśli chodzi szczególnie o grafikę, bo trochę mnie przeraża ten odmęt gdzieś tam, który widzimy poza tym światem. To jest post-apo. To jest jedyna rasa, która przeżyła. A, i teraz muszę to opuścić. Czyli jakieś emoty z GG. Emoty. Kiedyś takie emoji movie żeśmy mieli. Dobra. Ten balonik oczywiście jest w stanie nas unieść i w ogóle nie oddziałuje na niego ta lawa. No nie. Idziemy! Yeah. Dobra, spróbujmy jeszcze z dwa poziomy przejść. Może jeden w tym świecie i jeden w następnym. Okej. Okay. O ile się uda je przejść. Dobrze. Ogólnie powiem wam, że może kiedyś zrobimy z tego serię. Byłoby śmiesznie. Znaczy nie, jest to w sumie w miarę spoko. Ale to wiecie, to jest pomysł. Znaczy no, jest parę takich gier, które nagrywaliśmy w Retro Niedzieli i potem zostało zrobiona, znaczy zrobione pełnoprawne serie z tego. Sherwood. Dobra. Nie, Sherwood nam się już trochę znudziło w sumie. Tak. Dobra. Okej, okay. Czyli po prostu w pierwszej kolejności te dwa powinny zostać wywalone. Tak mi się wydaje. Mhm. No dobra. Albo te dwa, to nie ma jakiejś większej różnicy z tego, co mi się wydaje. Dobra, teraz tak. Jak to zrobić, żebyś ty nie popełnił samobójstwa? Ej, a to może spaść na niego? Nie. Ale mogę spróbować. O. A, nie może. Nacisnąłeś, widziałem, więc nie gadaj, że się nie da. Dobra. Ej, właśnie, bo ja nie mogę tego tu tak... A nie, przecież mogę po prostu to... Potem to podnieść możesz znowu, jakbyś chciał. Mhm. Czekaj, to gdzieś tam... Ale nie, w sumie możesz tu zostawić i jeszcze jeden z tamtych, z tego rzędu, który już zacząłeś i wtedy tamtego klocucha można już... Mhm. Ten. Czekaj, ja to po prostu dam gdzieś na bok. No. Gdzie ty... Ej... Może o to chodziło tym ludziom. On ma trochę downa, ale to szczegół. Jezu, to... Tak, zauważyłam. Ciekawe, czy tamten byłby w stanie tak zanurkować w tym. Ale zobacz, roślinki sobie rosną. No tak. Dobra, mogę to tu postawić. A jaką wtedy przejdzie? Tu! O! No tędy mogę przejść. Aha, sorry! Jezu, no. Jest, czy jakbyś tylko po tym mógł iść, po tym metalowym. Po tym już nie mogę, bo to wiesz. Ale... Jezu, gdzie ty idziesz? Dobra. Weźmy teraz... Jeszcze jeden, jeszcze. Nie? I teraz niech wyjmie, no na przykład to środkowe, no. Nie? Jak widzisz, każdy świat tutaj ma coś charakterystycznego, nie? W sensie, tutaj głównym motywem jest ta maszyna. Aha. Drugie? No, na przykład. W sumie obojętnie chyba. A nie, to nawet nie może tam tego wziąć. Tego. A czemu nie? No bo filce blokują. To się nie może przesunąć dalej. Rozumiesz? Sorry, dobra. Ja zapominam o tym.
za dużo rzeczy, ja szaleję. Czekaj. Nie wiem, ile tutaj musi ale tego być. Ja zwariował. Jezu. Okej. To... Ile tutaj tego potrzeba? Nie wiem, tak z 6? Nie wiem. Sporo. A nie da się policzyć? No właśnie tu... Tutaj czekaj, pojawiają się pola, ale tu... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, bo tam sześć. Są takie oddzielenia. Sześć, czyli ogólnie łącznie 7. Pięć, sześć, czyli 7. Nie, bo nie liczyłem tego. A, okej. Okay. Ej, on ma butlę tlenową. Nie wiem, mi się wydaje, że to... A to nie plecak po prostu? Albo śpiwory, kurde. Nie wiem, co on ma. On będzie tu... To jest... Zajebiście, będę tu nocować. Albo to trochę wygląda jak te butelki z wodą, że masz rurkę z przodu i możesz pić. Jezu. Teraz weź tutaj ten, nie? Czekaj, nie, ja to muszę przesunąć jakoś. O, to mi się kojarzy z tym takim motywem, że miałem gdzieś... Jakby, nie wiem, w latach 60. na jakichś amerykańskich meczach, że jest taki gag. A tak, wiesz, takie puszki przy hełm. Tak, to... Ja to na Woodstocku widziałem raz, tak? Jak byłem... No oczywiście to było mocno prowizoryczne, ale no, miało spełniać takie same zasady. A, już nie będę musiał nic więcej tutaj robić. Yeah. Tylko jeszcze to muszę przesunąć, bo oczywiście... Zasłania. Tak. Niestety w tej grze jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, żeby można było obracać widok. Albo aby było przezroczyste. Ale akurat grafika mi się podoba, bo jest taka dziwna. Nie, no jest śmieszne. Jest na przykład... Pamiętam, że w tej grze są pajace. Pajace. Polega to na tym, że jak przechodzisz pod pajacem, to wyskakuje. Aha. I nie możesz już tędy przejść. Aha. I on ci blokuje pole. A, rozumiem. Dobra, spróbujmy jeszcze ten poziom przejść. No dobra. No to ma być taka pokazówka. O, dwóch. Industrial. Dobra, co tutaj trzeba robić? Trapdoors. A, czyli Bloopy może przejść... Właśnie, tu są te pajace. Tak? Tak. I chodzi... Po raz może przejść. Tak. Czyli jeden tędy musi przejść, a potem musi zapewnić temu przejście. A właśnie. Dziwne to, ale ej, no spoko. On ma płaszcz przeciwdeszczowy. Jakby miał żółty... Tak? To, no. Widzisz, bo pada i on ma... A mi się wydaje, że to jest tylko czapka. Możliwe, że to jest czapka, ale patrz, bo ale ma... Ale przeciwdeszczowa. Przeciwdeszczowa. A dobra, to muszę koniecznie tutaj postawić. Ej, w czym tu się zatapia? To jest woda? Ja, to jest woda tam też na zewnątrz. Ale to jest taka woda... Ej, zobacz, to jest woda, która niby jest przezroczysta, ale jednocześnie tych skrzynek nie widać pod nią. Aha. Ale piasek widać. Piasek widać. Ej, czekaj, bo muszę jeszcze... No dobra. Ten już może przejść, a teraz jest jeszcze jedna kwestia, bo tu jest trapdoor i też coś musi... I teraz jakby... zastanawiam się. I właśnie jak ty to masz tam przepchać? Właśnie się zastanawiam. No bo znowuż drugi nie przejdzie, nie? Tędy. Czekaj. Kurde, i znowu nie mogą do siebie tego przyciągnąć? No nie. Nie, żeby przyciągać musisz mieć miksturkę. Ona się pojawia dużo, dużo później. Czekaj. Mogę na chwilkę zobaczyć? Tak. Bo ja to też muszę sobie wyobrazić. Bo... Kurde. Jak to jest? A dobra, tak. Bo ty możesz to póki co w sumie przesunąć. No tu albo tu nic ci nie da, bo to się całkiem zablokuje. Aha. Tutaj jak to przesuniesz, to w to sumie nie... co? Ej, to też się zablokuje. A poczekaj, mogę coś zobaczyć? Jest jeszcze jakaś możliwość? Cofnę to w ogóle do momentu, jak jeszcze tego nie zrobiłem. Aha. Widzisz? Myślę, że... Tam to jednak przesuń i on sobie bokiem przejdzie. Nie przejdzie bokiem. Nie? Dlatego, że... Znaczy, mogę spróbować, ale to wpadnie do wody. Widzisz, to jest właśnie ten problem. Co za...
No, niestety. Kurde. To jest właśnie to. No ale patrz, czy ja tego chcę, czy nie, to muszę to przesunąć. Chociaż o jedno. Mhm. No dobra. I teraz trzeba pomyśleć, jak to zrobić. Tego w ogóle nie mogę ruszyć. No bo jak? Ktoś by musiał z tej strony iść, ale jak? Wiesz, niby można by pomyśleć, że ten pierwszy klocek ma iść najpierw na to drugie wejście. Aha. Chociaż to bez sensu, bo to też nie będzie się dało go prze... Kurde, nie wiem. Znowu nie wiem. Nie jestem najlepsza w takich grach. Poczekaj, spróbuję jeszcze zestartować to. No. No dobra, tutaj chyba, no tutaj no nie da się niczego innego zrobić. No jeden musi przejść. A przy tym panelu nic się nie da robić? Nie. To jest tylko tak, okej. Jeden musi przejść, no i musi przepchnąć przynajmniej o jedno to. Nie ma innego wyjścia. Tylko to jest, kurde, to dosyć problematyczne, no bo... Nie wiem, bo czy jest coś, o czym nie wiemy, one jakoś na siebie mogą oddziaływać, jedno drugie przyciągnie. Kurde, a ja to przechodziłem w dzieciństwie. O, Jezu, pterodaktyl. Może on pomoże? Wątpię. Wiem! Jak? Wiem już. Najpierw muszę przejść tędy. No, o tym myślałam. Tak? W sumie. No. I teraz... A, bo to możesz wrócić sobie. Tak. Teraz mogę przejść tędy. I teraz ten ten mój kolega będzie mógł przebyć drogę. Nie, spoczko. No co? Nie możesz przejść. No i proszę państwa, to była retro niedziela z Bloopy Money 2. No, śmieszna gra, śmiesznie wygląda. Tak. Tu już na tło im się nie chciało nie dać hajsu. Nie. Ej, tak. Nie zwicisz? Tak. On takie zawroty robi. Hej. No i dobrze. To miała być tylko pokazówka. Być może kiedyś to nagramy. A póki co, żegnamy się z wami i do następnego.